Rozpoczyna się tydzień bibliotek. Z tej okazji w bełchatowskiej księżnicy przygotowano wiele atrakcji dla czytelników, począwszy od spotkania ze współczesną pisarką Małgorzatą Wardą, spotkaniem z szalonymi naukowcami, po konkursy i kiermasz książek przeczytanych. Rozpoczynamy właśnie tydzień bibliotek i będzie się jak co roku sporo u nas działo. Już na jutro, na godzinę 18:00 zapraszam Państwa bardzo serdecznie do siedziby głównej, gdzie naszym i Państwa gościem będzie Małgorzata Warda. Jest to współczesna polska pisarka, której książki rozchodzą się u nas jak świeże bułeczki. Także myślę, że to był dobry wybór, że zaprosiliśmy właśnie tę pisarkę. No, z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że jest to również autorka tekstów piosenek zespołu Farba, gdzie gra jej mąż. Jej książki znane są z tego, że podejmowane przez nią tematy są dosyć trudne. Współpracuje przy pisaniu książek z policją, z psychologami, z chociażby jasnowidzem Krzysztofem Jackowskim. Mam nadzieję, że odpowiednio Państwa zachęciłam. Proponowaliśmy na Facebooku taki konkurs, gdzie prosiliśmy Państwa o komentarze na temat swoich ulubionych książek. Tutaj do wygrania są właśnie książki Małgorzaty Wardy z jej autografem, także zachęcam, żeby recenzować swoje ulubione książki i jutro będziemy rozdawać nagrody. Poza tym następnego dnia w środę rozstrzygamy dwa konkursy dla dzieci i młodzieży. Konkurs Książka Obiekt Artystyczny i konkurs o regionie. W czwartek zapraszam z kolei również na godzinę 18:00. Do nas na spotkanie z szalonymi naukowcami, fizykami, inżynierami, filozofami będzie się działo laboratorium pana Korka, taki nosi tytuł nasze spotkanie. Będzie wybuchowo, ale bezpiecznie. Tutaj może wziąć w naszym spotkaniu udział każdy, ktoś kto ma lat 4, ale również ktoś kto ma lat 104. I w piątek na zakończenie tygodnia bibliotek proponujemy kiermasz książek przeczytanych, tych książek, które ubytkujemy w bibliotece, ale myślę, że mogą one fajnie zasilić Państwa biblioteczkę, także zapraszam serdecznie, a korzystając jeszcze z okazji, że goszczę na Państwa wizji, chciałabym złożyć bardzo serdeczne życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza wszystkim swoim koleżankom i kolegom, a szczególnie tym, których nie widzę na co dzień. Miejcie Państwo dużo radości z wykonywanej pracy i wszystkiego dobrego.